Z której idzie kamery? Dzień dobry, witam was na kolejnej edycji Rowerowe na Spontanie. Dzisiejsi goście to uczestnicy ultramaratonów Robinsonada oraz Bałtyk Bieszczady. Brawo dla nich. Zaraz ich przedstawię, ale to ze spokojem. Będzie na to czas. Na początku opowiem właściwie, czym jest Robinsonada, czym jest Bałtyk Bieszczady. Robinsonada, ultramaraton rowerowy, którego trasa prowadzi przez województwo kujawsko-pomorskie. Ma charakter gravelowy o umiarkowanym stopniu trudności. Z tego, co rozmawiałem z Pawłem, to nie jest prawda, ale to zaraz ustalimy. Jest wydarzeniem survivalowo-bikepackingowym, tak więc zadaniem uczestników jest nie tylko rozłożenie własnych sił, ale również dobór odpowiedniego ekwipunku niezbędnego do przeżycia tej wspaniałej przygody i stania się prawdziwym Robinsonem. I limit na ukończenie takiego rajdu to 35 godzin. Trasy są dwie, zielona 250 km i pomarańczowa 500. Nasi goście właśnie brali udział w tej drugiej, czyli 500. I Bałtyk Bieszczady Tour, ultramaraton kolarski rozgrywany cyklicznie na terenie Polski na niezmiennej trasie pomiędzy Świnoujściem a Ustrzykami Górnymi. Trasa imprezy liczy 1008 km, a uczestnicy rywalizują non-stop. Limit czasu wynosi 70 dla startu wieczorowego i 60 dla porannego. Naszymi gośćmi, tak jak wspomniałem, są uczestnicy tych dwóch ultramaratonów, Paweł Świdurski i Krzysztof Andrzejczak, którzy ukończyli Robinsonadę, zresztą po koszulkach widać. I Michał Tkaczyński, który ukończył Bałtyk Bieszczady. Z ciekawostek wam jeszcze powiem, że Paweł i Krzychu ukończyli ten wyścig ponad 62 godziny, bo 62 godziny, 22 minuty, 45 i 46 sekund, tak? A wyścig ukończyło tylko 58 z 95 zapisanych uczestników, co też jest świetnym wyczynem. Natomiast wynik Michała to 55 godzin, 17 minut, 59 sekund. I tutaj 79 nie ukończyło, 384 wzięło udział. Także również duże brawa. I co panowie, zacznijmy was trochę męczyć pytaniami. Co właściwie was podkusiło, żeby w ogóle wystartować w takich dwóch trudnych wyzwaniach? Paweł, może zacznę od ciebie, jako że dłużej się znamy, mogę cię gnębić więcej. No zaczęło się od tego, że tu koleżanka, która nas namówiła na ten wyjazd, nie wyjechała i jednak mówi, jedzie, to jadę, nie? Też się zapisuje, no i nie wiedziałem, na co się zapisuje, ale teraz wiem, że no warto było też nawet. Krzywa, była to przygoda, o jakiej piszą uczestnicy, ale organizatorzy tego wyścigu. Była to przygoda, był to średni stopień trudności, dużo krajobrazów, czy raczej duże wyzwanie? Powiem szczerze, duże wyzwanie. Duże wyzwanie, ponieważ teren zaskoczył nas samych. Nie przypuszczaliśmy, że taki teren będzie ciężki. Chociaż stwierdził, jak to na mecie ten cały, co to organizował, on przejeżdżał to, i nie było takich terenów, piasków, bo to były pola po żniwach i były no, po prostu grząski teren. Czyli generalnie nie była to trasa na rower trekkingowy, jak z tyłu stoi Paweł rower, tylko bardziej na MTB. MTB. Dobrze, żeby tak troszeczkę nie zostawiać Michała samego. Michała, ciebie co podkusiło, żeby wziąć udział w tym no, dużym wyzwaniu, bo trzeba przejechać całą Polskę? No chyba właśnie to, że... łączy to dwa najbardziej odległe od siebie miejscowości, czyli Świnoujście i Ustrzyki Górne w Polsce. I wydawało mi się, że to jest takie trudne wyzwanie i że warto się podjąć i zaryzykować. Ja sobie pozwolę przytoczyć jeden z cytatów organizatora wyścigu, w którym brałeś udział. Każdy, kto dużo jeździ na rowerze, bierze udział w jakichś wyścigach, prędzej czy później zaczyna się zastanawiać, jak to było przejechać Polskę z jednego końca na drugi po przekątnej. I to są słowa Roberta Jalnika, czyli głównego organizatora tych zawodów. To prawda, jeździłeś dużo rajdów, zacząłeś się zastanawiać, jak to było? Gdzieś tutaj na początku, bo na szosie nie jeżdżę długo, bo pewnie od 2016 roku i gdzieś tutaj na forum jakimś przeczytałem, że to naprawdę jest fajne wyzwanie. I żeby tam to przejechać, to człowiek, kandydat, musi mieć kwalifikację. Kwalifikacja to jest przejechanie jakiegoś maratonu, który liczy co najmniej 500 km. I tu niedaleko Jarocina w Kórniku organizują tutaj takie bractwo, podobnie jak wasze, tylko w Kórniku, taki rajd na 300 i 500 km. Najpierw przejechałem sobie 300 dwa razy i w tamtym roku przejechałem 500 i to dało mi tutaj zielone światło, żebym mógł zapisać się na ten rajd.
Czyli chłopacy już teraz możecie za 2 lata też brać udział w wyścigu. Planujecie? Coś na pewno będzie. Oj, zaczyna grzmieć ostro. Dobrze, będzie większy show, jak prąd wysiądzie. Miejmy nadzieję, że nie. Czy najbliżsi obawiali się o was, kiedy braliście udział? Tutaj wiemy, że koleżanka, która namówiła was w sumie do udziału w Robinsonadzie, no nie wzięła udziału, z tego co wiem, z przyczyn zdrowotnych, ale obawiali się, że bierzecie udział w tak trudnym wyzwaniu, że coś sobie zrobicie, że dojedziecie z jakąś poważną kontuzją? Po prostu was puścili. Raczej puścili. Raczej puścili. Nie mieli tak wyboru, tak? Jedynie mówili, na co ty się piszesz. Ja mówię, na przygodę i przeżycie czegoś. Ale wspierali czy zniechęcali? Wspierali. Wspierali. A zniechęciło was to, że wasza koleżanka no, jednak nie wzięła udziału? W pewnym tam stopniu małym tak, ale później jak już pojechaliśmy, no to już mówimy, jedziemy. No i bardzo dobrze. A powiedzcie mi, czy taka impreza to jest droga zabawa? Już nie mówię o samym sprzęcie, o rowerze, ale o kosztach uczestnictwa. Paweł, zacznijmy od was, od Robinsonady. Myślę, że nie liczyłem całkowitego kosztu, ale myślę, że tam około 1000 zł się całkowicie zamkło. Wszystko, nie? Wszystko, czyli noclegi, noclegi, dożywienie. Wpisowe tam było, no zaś jeszcze trochę owe naprawa i jedzenie, wszystko, więc myślę, że... Ale mówimy o przygotowaniu roweru przed wyjazdem, tak? Też trochę tam było, bo nie zazwyczaj naprawiasz na bieżąco, więc nie było przed wyjazdem żadnej napraw. No i zaś całkowicie po wyjeździe był, nie? Była naprawa, więc myślę, mówię, całkowita impreza około 1000 zł. Czy u ciebie podobnie było? 1000 zł za całość? Podobnie. Czy coś więcej zainwestowałeś? Nie. Podobnie. A Michał, u ciebie wyzwanie trochę większe? Więcej sprzętu? Nie, dużo więcej nie wydałem, ale myślę, że każda ta dana złotówka tutaj jest warta tych wspomnień, tego doświadczenia i tych ludzi, co się tam na tym wyścigu poznało, bo to chyba tam ludzie właśnie to stanowią tą atmosferę i o tym, że warto jechać, bo to są ludzie, którzy mają podobne zainteresowania, podobne tutaj wyzwania i z nimi rozmowy i taka jazda tutaj, bo w nocy czy nie w nocy. No na przykład jechałem najdłuższy taki odcinek z dwoma takimi kolegami, teraz mogę ich nazwać, którzy jeden miał 54, drugi 56 lat i naprawdę tutaj dojechali przede mną. I super ludzie, którzy już kilka takich maratonów przejechali i też swoje przygody opowiadali. I takie coś motywuje, żeby dalej jeździć i poznawać ludzi, bo to są naprawdę że ciekawi ludzie. Wspomniałeś właśnie o tych znajomościach. Ja przeczytałem na stronie organizatora, że po ukończeniu rajdu otrzymujecie strój kolarski. Znaczy... Można mówić, uczestnik, tak? Który ukończy ten maraton w limicie czasu, ma prawo kupić dedykowany strój, ale tu będę bronił, bo to są stroje bardzo dobrej jakości, tutaj z składkami tam żelowymi, tutaj to kto się trochę interesuje, to wie, że to są te rzeczy i można taki strój bardzo dobrej jakości. Czy nawiązuje bardziej do tego, że organizator właśnie wspomina, że zakupując ten strój, należysz już w tym momencie do elitarnego grona osób. Myślę, że tak ludzie to traktują, bo dużo osób właśnie jechało w tych strojach z poprzednich edycji i taka jakaś duma tutaj. No, zwłaszcza ludzie, po których tutaj tak ktoś mógłby zawierzyć i powiedzieć, że jest na taki wysiłek. Na przykład ja poznałem w trakcie tutaj tego maratonu ludzi, którzy mają po 70 lat, a nawet tutaj na starcie na promie człowieka bez ręki, czyli jechał z protezą. Nie ukończył w końcu, dowiedziałem się, że nie ukończył tego rajdu, bo ta proteza mu pękła na 700 km, tutaj gdzieś za 700 km, 700 km. Ale no, myślę, że tutaj duże wyzwanie dla takiego człowieka, który jedną ręką jedzie i tyle kilometrów przejechać, to już jest szacunek dla niego. Wspomniałeś o tym właśnie wieku. Był limit wieku? Był w ogóle jakieś limity? Nie, wiem. Czytałem na forum, że nie. Jeżeli chodzi o maksymalny wiek, to na starcie ktoś mówił, że, a ja tego człowieka tam nie spotkałem, 79 lat miał jeden człowiek, który jechał, a raczej czytałem informację, że jest limit dolny, tam chyba 18 lat. I kilka lat temu tutaj było kilka osób, które nie przekroczyły tego tutaj jeszcze wieku. I niestety tutaj nie pojechamy. No. Chłopaca Robinsonada, Krzychu, jakieś
najstarsza osoba, najmłodsza osoba, jaką poznaliście w trakcie wyjazdu? W ogóle poznaliście innych uczestników, czy raczej jechaliście tylko razem? Głównie razem jechaliśmy w początku, nie zdążyliśmy się tak z ludźmi zapoznać, no bo początek jechaliśmy parę w grupie, a zaś później, no to już jak ludzie poszli do przodu, no to my już w sumie w dwóch jechaliśmy, aby co nas mijali, no to jeszcze z innych grup. No albo gdzieś tam po trasie się po prostu chwilę zatrzymywaliśmy, jak oni sobie mieli przerwę, no to chwilę przystanęliśmy, ale jako tako nie było aż tak starszej osoby, przypuszczam, jak tutaj kolega mówi, te 79 lat, także no. Młodszej tak samo, pewnie no, poniżej 18 pewnie nie dopuszczą, nie? Nawet też nie. Ja wiem też, że jechał z wami jeszcze jeden kolega, który miał to dzisiaj być z nami, ale z przyczyn osobistych nie mógł dotrzeć i on nie ukończył wyścigu. Jechał z wami też całą trasę, cały czas, czy się rozdzieliście w pewnym momencie? W pewnym momencie się rozłączyliśmy po prostu. A jaka była przyczyna tej rozłąki waszej? Był plan na jechanie w ogóle całości wyścigu razem, czy każdy chciał jechać swoim tempem? Plan był cały, żeby jechać razem. To... Czyli coś się wydarzyło po drodze, co go zniechęciło, tak? No nie wiem, czy mogę was o to zapytać, ale... Możemy się dowiedzieć dlaczego? Został zniechęcony, dlaczego zrezygnował? Czy to coś, co on by musiał sam nam powiedzieć? Znaczy było to, że no... Mam takie pytanie dla niego, ale niestety nie ma go dzisiaj. Jednak... Awaria techniczna. No też zdrowotna zaś później, ale przez to się rozłączyliśmy, no bo jednak to było trochę wolniej, można powiedzieć, niż przypuszczaliśmy, że pojedziemy, nie? Całą trasę, nie? Czyli wy chcieliście jechać szybciej po prostu. Tak, tak, no trochę... Jednak on zaś zdecydował, że jednak pojedzie sam, no i zaś też już nie ukończył, nie? A jak już mówimy o tych momentach zniechęcenia, mieliście takie, że chcieliście też spakować i jechać do domu? Były takie, były. Jak był twój pierwszy moment, kiedy stwierdziłeś, że masz dość? Pierwszy to w sumie był wieczór, w sobotę. W sobotę, nie? W sobotę, tak, przed noclegiem, burza. Tak. Czyli mieliście wspólny moment. No, tak to było. Wtedy. Jakby był samochód, to byśmy wsiedli. No. Wtedy było takie załamanie. To by było pierwsze. Jest samochód, jedziemy do domu. Tak. I co, ale... przez to, że był samochód daleko, stwierdziliście, że jedziecie dalej? Czy coś innego? No trzeba było, bo tak i tak trzeba było dojechać, nie? Do Torunia trzeba było dojechać. Brak powrotu sprawił, że ukończyliście wyścig. Tak. Liczyłem, są plusy i minusy tego. No. Liczyłem, że powiecie o jakichś innych motywacjach, które mieliście po drodze. Nie wiem, inspiracja, jak ktoś zobaczyliście dużo młodszą osobę, ale brak samochodu też jest dobry powód. Nie, było tam. Znaczy to jest właśnie sposób, żeby tutaj już sobie na początku nie planować jakichś planów B. Bo jak masz ten plan B, to jeżeli jest gdzieś tutaj jakieś zmęczenie albo kryzys, to gdzieś podświadomość mówi, mam plan B, skorzystam. No właśnie, a ty jak miałeś? Miałeś w ogóle, do chłopaków też będzie zaraz to pytanie, miałeś w ogóle plan na swój wyjazd, co jednak kiedyś przez nie, ja nie miałem planu na powrót z Uszczyk Gminy. Mówię, jak dojadę, to wtedy sobie zaplanuję powrót. Jednak to logistyka właśnie, tu logistyka jest dosyć ciężka, bo no jakoś trzeba dojechać do tego Świnoujścia, jakoś trzeba wrócić do domu. A samochód miałeś w Świnoujściu? Nie, miałem samochodu, bo no nie miałbym jak ten samochód odebrać. Można rowerem wrócić. Tak, w 2016 roku tacy najlepsi zawodnicy, którzy startowali w tej edycji, ruszyli ze Świnoujścia, dojechali do Uszczyk do Górnych, to była 10. edycja i stwierdzili, że żeby to uczcić, to wracają z powrotem do Świnoujścia i powiedzmy tam 100 godzin przejechali 2000 kilometrów i tak uczcili tę 10 edycji, także to też... Tak właśnie o nich też... Jacy szaleńcy tam tutaj zajmują te czołowe miejsca i to są pasjonaci i... A ty już nie chciałeś wracać rowerem, ja już gdzieś roweru, rozumiem, po ukończeniu tego maratonu. Nie, tutaj zniszczyłem tutaj Achillesa, że tylko marzyłem, żeby wsiąść w pociąg i udało się tutaj dojechać do tego Przemyśla busem. No. Właśnie a propos pociągu, ty miałeś tego pecha trochę, że kończyłeś wyścig w dzień niepodległości Ukrainy. Miałeś miejsce w pociągu przed dzień, dokładnie. I ja nie spodziewałem się tutaj, bo dojechaliśmy do Przemyśla tym busem, tam zebraliśmy taką ekipę i do Uszczyk Górnych przyjechał chyba właśnie z Przemyśla jakiś człowiek busem z bagażnikiem rowerowym. No i tam za jakąś opłatą nas do Przemyśla dowiózł. Wysiadamy w Przemyślu przed dworcem głównym i tłum ludzi, po prostu tłum ludzi. Na dworcu nie mieliśmy jak wyjść z rowerami, no, tylko
doszliśmy do drzwi z tymi rowerami, a było nas tam powiedzmy, nie wiem, 10. I byliśmy zaskoczeni, cofnęliśmy się z powrotem, gdzieś poszliśmy pod jakąś restaurację. I tyle Ukraińców było. I no gdzieś tam później, to chyba już następny dzień słyszałem, bo mediów tutaj przez te kilka dni nie śledziłem, że faktycznie ludzie przed tym Dniem Niepodległości czy Świętem Ukrainy wyjeżdżali na sobie z Ukrainy, bo miały być jakieś tutaj, ludzie bali się na tych ataków rakietowych czy tutaj w ogóle tej wojny. I tyle ludzi. Na dworcu sporo wolontariuszy tutaj, sporo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, punkty tutaj wydawania, tam prowiantu nawet widziałem, tak, że po prostu ci Ukraińcy przychodzili i to pobierali. Także to na mnie zrobiło wrażenie, bo Przemyśl to jest takie pierwsze miasto tam tutaj większe na tej przy granicy polskiej, które ten ruch cały obsługuje. No i tutaj ja w pociągu miałem miejsce siedzące i normalnie to pewnie tutaj bym miał siłę i nogi by pozwalały, to bym tutaj pewnie zszedł i ustąpił miejsca, ale no, pociąg pełny, naprawdę nie było już opcji, żeby ktoś tam jeszcze wsiadł do tego pociągu, no także... A tobie udało się usiąść? Miałeś szansę na wypoczynek w pociągu? Znaczy ja miałem miejscówkę tutaj, także tam w pociągu, no teraz tak chyba jest, że jeżeli przez internet kupujesz bilet, to nie kupisz biletu, jeżeli nie masz miejsca. Teoretycznie tak, ale wiemy... Tylko na dworcu możesz kupić, albo tutaj u konduktora. Już przed samym odjazdem, to wtedy nie ma zagwarantowanego miejsca siedzącego. Ale ty miałeś zarezerwowany. A chłopacy, a u was jak było z planowaniem trasy, z noclegami, z jedzeniem? Właśnie ciebie jeszcze o to nie zapytałem, to za chwilę. Z jedzeniem po drodze mieliście wszystko wyliczone, gdzie co jak, rezerwacje noclegów, znaczy i oczywiście ogarnięty powrót. No, rezerwacje noclegów mieliśmy, ale i tak nie dojechaliśmy do tych punktów, które mieliśmy zaplanowane, więc musieliśmy zaś sobie, jak to mówią, na szybko nocleg pierwszy załatwić. No drugi w sumie był już wcześniej zarezerwowany, który jednak nie było można odmówić, no i tam drugi nocleg spaliśmy, a co do jedzenia, no to sklep był, zatrzymywaliśmy się, braliśmy i... Chociaż z tymi sklepami był problem. No było, ale dawaliśmy radę. Tak samo w niedzielę. Nie było, czy... Tak. Nie było, albo były pozamykane, bo to była albo już późne godziny, na przykład w sobotę, czy w niedzielę, no jak sklepy pozamykane, tylko sporadycznie gdzieś tam jeden sklep, dwa. Orleny? No jeden może tylko w Bydgoszczy. Winowrocławiu drugi. I Winowrocławiu, także no ze stacjami tak samo ciężko było. Ale jakąś kawę, czy zapas wody tutaj, czy napojów, czy właśnie tutaj wam tego brakowało? Wodę braliśmy, raczej nie było w sklepach możliwości kupienia, brakowało, no to zatrzymywaliśmy się do domu, do kogoś. Tak, napuszczaliśmy z kranu i jechaliśmy dalej, nie? Czyli cały czas bidony pełne musiały być. Tak. Tym bardziej dużo lasów było, no to fajnie, że nawet ci ludzie pojedynczo tam mieszkali, domek jeden i co za jakiś czas następny, więc... Pilnowaliśmy tego, żeby właśnie nawet chociaż zwykła kranowa, jak to mówią, była. W jednym domu się zatrzymaliśmy po wodę, to nawet kobieta wyszła i się dziwiła, że tą drogą nas puścili. A była takiej kiepskiej jakości droga, czy...? Była ubita akurat, ale no sama się dziwiła, że takimi puścili. No to chodzi w Robinsonadzie, żeby, tak jak wspomniałem na początku, cytując organizatorów, żeby przeżyć ten wyjazd. Dokładnie. Na różnym terenie. A zapytałem o ten plan jedzenia, bo Michał, jak rozmawialiśmy przed spotkaniem, wspomniałeś o aplikacji, która nawet przypomina, kiedy należy coś zjeść, kiedy się napić, żeby nie dopuścić do tego, aby organizm stał się głodny lub spragniony. Nie korzystaliście z czegoś takiego, tak? Czy... No, mówiłeś właśnie, nie? To może. Ale korzystaliście z tego, Paweł Krzychu, czy nie? Nie, my tego nie słyszeliśmy na początku, Tak jest. A Michał, ty miałeś taki plan żywieniowy? Znaczy to wyniosłem z tych poprzednich moich takich tutaj wyjazdów, że żywienie to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli już zaczniesz, poczujesz, że jesteś głodny, to już jest za późno, bo tego nie nadrobisz, a jak jesteś głodny, to nie masz siły jechać. Także tutaj no, z tego, co tam na tych forach czytałem i od ludzi, z którymi tam tutaj wcześniej jeździłem, że no, trzeba jeść i tutaj w przeciągu godziny tutaj te 30 gramów tutaj czystych węglowodanów, to co najmniej trzeba, do 60 nawet mówią, trzeba zjeść, także trochę żeli miałem, trochę jakichś tutaj batonów i jakoś tutaj to trzymałem i głodny nie byłem, także
A był czas na jakiś większy posiłek, jakieś schabowe albo coś po drodze? Tam są tutaj takie punkty kontrolne, co około tutaj 100 km, że trzeba tutaj przez ten punkt albo przejechać, albo przynajmniej zbliżyć się na 100 metrów, że to jest znak, że tam byłeś. Na odbicie. To zostało tutaj jeszcze po poprzednich edycjach, teraz na tych edycjach już są trackery GPS, że w sumie to jest już zbędne, ale faktycznie na tych punktach kontrolnych jest jakieś jedzenie, czy właśnie batony lub izotoniki. No, także może jakiś makaron, tutaj to nie były jakieś posiłki, tutaj Bóg wie co, tylko albo zupa pomidorowa z makaronem, albo makaron tutaj z jakimś mięsem mielonym czy sosem bolognese, ale faktycznie tutaj człowiek takie coś na szybko zjadł i nie musiałem wstawać w sklepach ani na Orlenach i kupować oddzielnie jedzenia. Poza tym tutaj no, głównie to dużo tych żeli miałem, bo to te żele to jest... Tak, żele to podstawa. Szybko i skutecznie. A wspominałeś coś o tym, że organizatorzy nie do końca spisali cię, jeżeli chodzi o właśnie te punkty. Ja tak nie uważam. To uważa jakaś część tutaj osób. Bo wpisowe nie jest małe, bo tam wpisowe tutaj to około 700 zł jest. No ja uważam, że to jest wielki wysiłek organizacyjny i faktycznie te 700 zł nikt nikomu nie każe płacić. No ale organizator tam tutaj faktycznie powiedział, że tam na każdym, znaczy zadeklarował, że na każdym punkcie będzie faktycznie coś do jedzenia, coś do picia. Ale faktycznie te pierwsze punkty to tu izotonika nie było, bo ktoś nie dowiózł. Tu batony wszystkie tutaj, no ale to raczej wina uczestników, bo zamiast brać dwa batony, to od razu brali garść. I wiadomo, że dla tych, co tam tutaj przyjechali, już tutaj zamykali grupę, no to nie dla wszystkich starczyło, ale to uważam, że to... No może organizator też... Można przecież zrobić takie pakiety dla każdego, że maksymalnie dwa batony, ale ja nie narzekam, super. Ty się najadłeś. Tak, tak. A jak już weźliśmy organizatora, coś jeszcze poza tymi skargami, które składali inni, było nie tak twoim zdaniem organizacyjnie? Nie, wszystko uważam. Wszystko było dobrze. Wszystko było tutaj super i oby to organizował, ile będzie mógł, bo fajna impreza. I wydaje mi się, że to taki maraton pierwszy w Polsce, bo teraz trochę tych maratonów tutaj powstało, a jednak on tutaj organizował takie, ten pan Janik, takie maratony jako pierwszy, on tutaj jest pionierem w tej dziedzinie i nie organizuje tylko tego maratonu, tylko na przykład słyszałem maraton Tysiąca Jezior na Mazurach, gdzie dużo osób sobie chwali, bo cały taki puchar ultramaratonów, to on jest tego organizatorem i dużo osób jeździ. I oby jak najdłużej to robił, się tym zajmował. Że nie będę mu kolejnej tutaj szpileczki dokładał do ten. Tak, jeszcze usłyszy i się zniechęci, masz rację. Krzywu, może teraz uda się, że ty odpowiesz na pytanie, Paweł. A z waszego punktu wspominaliście o tym, że organizator nie do końca się spisał, że właśnie Paweł mówił, że mogło być trochę inaczej, że trasa była trochę inna niż się spodziewaliście. To na pewno. To może ty wbijesz szpileczkę organizatorowi Robinsonady. Powiem szczerze, no punkty kontrolne były co jakiś tam ileś kilometrów. Nawet jeden to zauważyliśmy gdzieś tam na drzewie jakąś tam po prostu odbicie, że trzeba było się odbić trackera. Ale co jeszcze odnośnie na przykład pit stopy były, gdzie my akurat nie trafiliśmy na żadnego. No chyba był pierwszego dnia. Pierwszego dnia był tam, to był sobota, wieczór jakoś. Miał być serwis rowerowy. My drugiego dnia jechaliśmy, już go nie było. Czy tam trzeciego, ale nie było, czy nie trafiliście? Nie było, bo... Nie było, bo zaś na grupie też pisali, tak, że nie było. Tak, ale po prostu... Trasą, jaką wyznaczył organizator, czyli z trackerem, z GPS-em. Tak. No i według tego, no gdzieś tam nawet ludzie, dwóch, kobieta z chłopakiem na trasie zrobili na dziko. Gdzieś tam kawałki arbuza, wodę z kubkiem, takie jakieś, i to. Ale to też nawet nie trafiliśmy. Jak przyjechaliśmy, to pusty stół i nic nie było, także no... Ślad aby taki, że no, coś było. Właśnie, tak, nie wiem, czy za wolno jeszcze jechaliśmy. No, powinno także, być no, na wszystkie, żeby wszyscy skorzystali z tego, a nie takie było. Coś. W zeszłym roku na przykład był pit stop w Głużnie, co był no, normalnie nocleg, jedzenie, wszystko, a w tym roku już tam nie można było nic na przykład, nie? Ani tego jedzenia, ani noclegu nie mieć. Przygoda każdej chwili szkoda. No. Po prostu za wolno jechaliśmy, trzeba szybciej było jechać. Ale mieliście wszystko generalnie też przy sobie, że nie potrzebowaliście tak naprawdę tych
na tych pit stopów, czy zabrakło wam czegoś na trasie? No tylko te wody, a tak, no to jeśli jedzenie, no to tam mieliśmy te batony, coś tam się wzmocniliśmy, coś do przodu, jeśli był ten sklep, no to kupiliśmy, ale tak, wyżywienie praktycznie, no co tam. Na starcie, na finale dostaliście jakiś posiłek? Na finale dostaliśmy dwa naleśniki. Na starcie, co tam, jabłko można było wziąć. Jakaś kawa. Kawa i praktycznie... No nie było tak organizacyjnie, no, można powiedzieć, tak, co że... Co do właśnie tych... Czyli wy organizacyjnie byście zmienili coś odnośnie tego, tych punktów i wyżywienia pewnie, tak? Czy coś jeszcze? No tak, żeby każdy mógł skorzystać jadąc, nie? Bo to jest jednak wysiłek, nie? I potrzeba to. Wydaje mi się, że częściej powinny być takie właśnie postoje, nie? Nie, że tam nie wiadomo na jak długo, ale chociaż zatrzymać się, wodę łyknąć, czy batona przegryźć, czy arbuza, czy banana, coś takiego. Wiadomo, no można to po drodze jeść, no ale no, jak nie ma sklepu, to nawet nie ma gdzie tego kupić. Właśnie tak wspomniałeś o tym jednym punkcie, gdzie kawałek arbuza, że no mieszkańcy chyba go zorganizowali. Tak, no. Ja pamiętam jak dwa lata temu, kiedy mieliśmy spotkanie dotyczące Wisły 1200, bracia Bukowski i Krzyłka Łużny, który też jechał w Bałtyk Bieszczady, wspominał o tym, że właśnie kibice co jakiś czas robili takie punkty. To było jedyne takie miejsce, o którym słyszeliście, czy było dużo takich miejsc na trasie? Nie było. Tylko dwa takie, co mieszkańcy tam, wiadomo, nie w tej samej miejscowości, ale zrobili. Ale tak, to tylko te dwa były. Co tam wiadomo, się dowiadywaliśmy właśnie na stronie Robinsonady wieczorem, gdzie chwilę usiedliśmy przed telefonem i śledziliśmy na bieżąco, czy już ktoś dojechał, czy jeszcze nie, ilu dojechało, takie tylko z tego. A Michał, u ciebie były jakieś na punkcie strefy kibica tak zwane, czyli miejsca, gdzie kibice zrobili coś dla uczestników? Znaczy przy drodze tam tutaj chyba dwa razy widziałem, że ludzie tutaj z transparentami tutaj jakieś rodziny przy drodze były, no ale tak to nie zwracałem. Na więcej takich sytuacji nie zwróciłem uwagi. Nie zwróciłeś uwagi. A generalnie co ciebie najbardziej zaskoczyło w trakcie całego twojego wyjazdu? Jakaś taka nietypowa sytuacja cię spotkała? Słyszałem, że byłeś świadkiem wypadku. Zaskoczyło mnie to, tutaj ilość tych osób, faktycznie tutaj można by rzec w podeszłym wieku, ale to jak widać, to metryka o niczym nie świadczy, które ten wysiłek ukończyły i to z uśmiechem na ustach i w dobrym zdrowiu. Ilość tutaj kobiet i ich tempo, które prezentowały, to też mnie zaskoczyło. A faktycznie tutaj jadąc w nocy pod Toruniem, tam poligon jest taki artyleryjski, to przez ten tutaj poligon tutaj jechaliśmy. Droga bardzo słabej jakości, to na pewno zapamiętałem. Bardzo dziurawa. Ale około 4 nad ranem jedziemy tą drogą, zatrzymaliśmy się na chwilę, upadało. Tam ten pierwszy dzień to faktycznie mieliśmy pogodę taką straszną, bo dosyć ten front taki przechodził tutaj, dosyć mocno padało. Zatrzymaliśmy się na chwilę na przystanku z tymi kolegami, o których wcześniej wspomniałem i słyszymy, ja usłyszałem, oni nie słyszeli, jakiś tutaj świst, poślizg i bach. Obracam się, samochód tutaj 200 metrów ode mnie stoi w rowie, na takim tutaj wjeździe do posesji są takie tutaj przepusty betonowe i tutaj leży pod tym, czy tak tutaj uderzył w ten przepust. Szybko wsiadłem na rower i mi się już tutaj chyba nie chciało wracać te 100 metrów, te 200 metrów. No i podjechałem. Młody człowiek tutaj widzę, że wychodzi z tego samochodu, bo oczywiście poduszki tutaj uruchomione i w takim szoku widzę człowiek młody, tam chyba nie miał 20 lat. No i mówi, kurde, ktoś mi wyskoczył. No i faktycznie patrzę tam dalej, bo to już była taka mała wioska, a tam jacyś tacy no, ludzie chyba wracający z jakiejś tutaj imprezy takiej mało miasteczkowej i tam faktycznie szli po chodniku i stwierdził, że mu ktoś wyskoczył. No, ale szybko zadzwonił po tatę, po ojca, mówił, dzwonię po ojca i po mnie przyjedzie. No, z jakichś pozytywnych przygód co się wydarzyło? Z pozytywnych. No to no nie, to tak jak mówię, no to ci poznani ludzie to dla mnie jest duży pozytyw i wartość dodana. A co się wydarzyło takiego, że zapamiętasz ten akurat tą edycję wyścigu do końca życia? No to moja pierwsza edycja, ale to, że ludzie mówią, że przez tydzień będziesz sobie zarzekał, że nie jedziesz, ale minie ból, zostanie satysfakcja, iż będziesz się szykował na następną.
Było tak? Jest. Jest tak, aha, no tak. A chłopacy, co was zaskoczyło w trakcie waszego wyjazdu? Była jakaś przygoda? Stłuczka? Nie, na szczęście nie. A coś pozytywnego, co sprawiło, że... No zapamiętacie to, ale pozytywnego. Nie mówimy o trudach wyjazdu, o błocie, o deszczu. Jakiś pozytyw. No też no, ludzie, którzy nas tam mijali, rozmawialiśmy przez chwilę podczas jazdy. Pozytywne było to, że jeśli kogoś my mijaliśmy, to znaczy, że nie jesteśmy ostatni. Jakaś tam zawsze myślenie było inne. No jest to zdecydowanie pozytywne. Ale jakbyście na przykład chcieli zachęcić tutaj ludzi, którzy was właśnie oglądają, żeby też wzięli udział w Robinsonadzie, co byście im powiedzieli? Dlaczego warto? A może nie warto, może nie chcecie, żeby brali udział. Nie no chcecie mi przerwali. Wpróbować jakieś nowe wyzwanie i... Wsiadać i jechać. Jest to faktycznie przygoda, jakie opowiadali organizatorzy, czy to bardziej na zasadzie wyzwania? Były te fajne krajobrazy, o których wspominają w reklamie? Były miejsca. Miejscami były. Miejscami były, ale tylko miejscami. Był w ogóle czas na podziwianie widoków, czy na raczej... Na ten cały romantyzm był czas? Jak by to powiedzieć, u nas nie było, żeby tak podziwiać czasu dla nas, u nas czasu, bo my praktycznie cały czas jechaliśmy. Zdjęć teraz też pewnie nie macie za dużo, ani filmików, co? Nie, nie ma właśnie. Michał, ciebie nie pytam, bo ty jechałeś dla wyniku, więc pewnie... Nie, trzymam jakieś selfiaczki sobie człowiek tutaj, żeby zostało, także no... Ale pozwiedzałeś troszeczkę, czy tylko... Czy pozwiedzałem? Nie, ale... Na pewno mnie zaskoczyło Podkarpacie. Podkarpacie tutaj, bo człowiek, no rzadko tam, może raz w Bieszczadach byłem, ale to wiadomo, do Bieszczad to się dojeżdża albo pociągiem do Przemyśla, czy do Rzeszowa, a później w autobusie się wysiada. Tutaj gdzieś w Uszczykach Górnych, w Solinie, człowiek tego nie odczuwa, jednak jak jedzie na rowerze, to ma więcej czasu, żeby tego doświadczyć i jakość dróg, krajobrazy, te wioski zadbane tutaj, piękne kościoły, znaczy kościoły, no tu akurat mówię o pięknych kościołach, dlatego że wjechałem do jakiejś wioski tutaj pod Łańcutem, o świcie, już taka mgła jesienna była nad tą wioską, nad polami, i nagle tutaj przede mną 200 metrów wydłużył się z tej tutaj mgły kościół taki ładnie oświetlony. To faktycznie zatrzymałem się, zrobiłem zdjęcie, bo takie naprawdę, tak jak tu powiedziałem, tak romantycznie to tutaj wyglądało. No. Ale Podkarpacie, jakość dróg super, widoki fajne, także to Podkarpacie na pewno na mnie wrażenie zrobiło i warto tam wrócić, a z negatywnych to niestety województwo, z którego pochodzę, czyli województwo łódzkie, no, dziury, drogi fatalnej jakości i to prawie jak na Robinsonadzie. No. No, właśnie a propos drogi, bo ty jechałeś szosą, czyli generalnie cały czas szosą, czyli ulicą ubitą, asfaltem, tak? Nie było fragmentów gravelowych, szutrowych? Nie, to jest wyścig szosowy, czyli przystosowany do wyścigu, no, maraton dla rowerów szosowych. I poza dziurawymi drogami nic innego się nie zdarzyło złego, jeżeli chodzi o drogi? Nie, no tutaj mówię, to w województwie łódzkie, to faktycznie ludzie tu tutaj nie tylko ja mam takie zdanie, ale no Podłowiczem tutaj te drogi no fatalnej jakości. No, no niestety jeszcze tutaj takie miejsca są, ale idzie to chyba ku lepszemu. No. A jak inni uczestnicy ruchu, czyli samochody na was spoglądały jako tych ścigających się, bo właśnie znaczy, 400 osób? Znaczy trasa była poprowadzona nie po drogach krajowych, chociaż pod Bydgoszczą drogą krajową numer 10 dosyć spory odcinek jechaliśmy tam z 20 km. To faktycznie tutaj ktoś, kto może tutaj dużo nie jeździ, to by jakoś czuł się niekomfortowo, bo jednak mijające tiry z bliskiej odległości to jest coś niekomfortowego, ale nie, tutaj no mówię, to raczej tak jak dla osób, które już coś tutaj przejechały, także jakieś doświadczenie muszą mieć, także takich sytuacji, żebym się czuł niekomfortowo, nie. No właśnie, bo to doświadczenie zdobyłeś się między innymi na Robinsonadzie, bo tak jak wspomniałem, to daje wam przepustkę jakby do Bałtyk Bieszczady. A wy mieliście jakieś przygody z samochodami, że czuliście zagrożenie z ich stron, czy raczej gdzieś takimi drogami, nie, gdzie nie było ruchu? Nie było, bo my głównie więcej lasami, polami, no drogami właśnie, tak. Asfaltowymi, ile było może 20% maksymalnie. Maksymalnie to było. Pytałem, czy te rowery, czy bezpiecznie było lasami, tam samochody nie jeździły, więc... Nie było żadnych. Kłady się zdarzyły w lesie? Nie.
Tylko rowerzyści. A trasa była zabezpieczona jakoś dla was, czy po prostu... Nie, nie. Nie była oznaczona, zabezpieczona, nic. Czyli generalnie ślad GPS i tak, jedziecie. Tak, według tego trzeba było. Przejdźmy trochę do waszych rowerów, bo są tutaj za nami. Tak, Krzychu, który twój? Tutaj. Twój trekking. Tak. Widzicie go tam dobrze w miarę? Nie. To zaraz zobaczycie. Za chwilę wam go tutaj przyprowadzę. No to też rower trekkingowy, tak? Tak. Paweł, rower trekkingowy. Jakbyście teraz mieli jechać jeszcze raz ponownie na tych samych, czy coś byście zmienili w swoim sprzęcie? Jeśli ta sama trasa, to na pewno MTB. No na pewno. Ewentualnie no, opony górskie to tak, jak już na trekkinga, ale... A spuściliście no, sobie troszkę powietrza z opon, czy na taki patent nie zastosowaliście? Nie. Nie. A jeżeli chodzi nie, o... A jak nie, no to już lepszy, albo MTB, albo gravel. Nie a wiem, jeżeli chodzi o sprzęt, opakowanie się właśnie, bo Robinsona to też bikepacking, czyli zabranie całego sprzętu ze sobą, brak możliwości posiadania wozu technicznego, który wam to dowiezie. Coś więcej byście zabrali, jakbyście jeszcze raz mieli jechać, mając już to doświadczenie, czy nie, wszystko, co było potrzebne, byście ze sobą? No, na pewno mniej. Na pewno mniej. Na pewno mniej. Bo tak jak patrzyliśmy na innych, to tylko przy siodełku mieli na przykład, tak jak tam jest szosówka, mieli taką torbę podwieszoną do siedzenia. No małe pakunki. Małe nie? pakunki i jak najlżej. A my byliśmy opakowani, że to ciężar nas dobijał. A to też do doświadczenia uczy, że jednak minimalizm i czy, no mniej, tak, no. czy mniej weźmiesz, czy mniej się będziesz męczył, bo do tego ciężaru będzie. Czy nie w jednych rzeczach i wszystko, bo tak ludzie jechali. Nie? Żeby no właśnie, a co mieliście spakowane? Bo za chwilę chciałem, żebyśmy porównali, no rzeczy, co miał Michała, co mieliście wy spakowane. Wiadomo, dwa razy dłuższa trasa no. i wy. No to tak. No my mieliśmy, jeśli nocleg, no to ciuszki na zmianę, tak? No tak? Żeby nie było w tych samych ciuchach. Tak samo, czy nocleg, no to wykąpać się, ręcznik, szampon, coś takiego, no, podręczne rzeczy. A teraz już powiem szczerze, no wziąłbym może 1/3 z tego. Co byś zabrał teraz? Jeden ręcznik i szampon, żeby się tylko umyć wieczorem. I parę bokserków na zmianę. Dokładnie. Znaczy może na drugą stronę przewinąć. Kolega do stowarzyszenia Maciej zawsze tak mówi, że no. cztery dni może nosić jedną parę. Nie wiem, czemu Maciej. Mówią, że 3 cm i samo odpadnie, nie? Albo pierzyna samo swoje zrobi. Jeszcze oprócz przodem na tył. Codziennie się rano myje, a pierzyna brudna, nie? Zeszliśmy na zły temat. Michał, a co ty miałeś ze sobą? Miałeś w ogóle możliwość wysłać sobie rzeczy na przykład na jakiś punkt albo coś, czy musiałeś wiedzieć tak, wszystko? Tak, są tak zwane przepaki, czyli tam w 3 punkty były wyznaczone, gdzie mogłeś sobie tutaj nadać jako małą. Są takie worki, organizator zapewniał i tam mogłeś sobie nadać jakieś rzeczy, jakie chciałeś. To tutaj faktycznie wziąłem ręcznik do tego jednego i żel i w połowie trasy, czyli w Łowiczu, faktycznie wziąłem szybki prysznic i trochę tutaj tak się odświeżyłem. No i miałem ponadto tam w każdym te dwa przepaki. Faktycznie zużyłem, wykorzystałem i wsadziłem jeszcze tutaj dętki zapasowe do każdego, żele, bo tych żeli tutaj jednak to około 30 miałem, także wszystko mi się nie zmieściło, poza tym wozić też 30 żeli, to też tego miejsca trochę zajmują, także po tutaj jakieś żele wsadziłem do tych przepaków i chyba kurtkę puchową tam już na ten ostatni podkarpacki wsadziłem w razie czego, nie użyłem jej, bo tutaj jednak człowiek jadąc, to takie zimna nie odczuwa. Najważniejsze rzeczy, które wziąłem ze sobą, no to kurtka przeciwdeszczowa. To wziąłem taką kurtkę lepszej jakości tutaj. I rękawki i nogawki, no, żeby nocą tutaj... I to miałeś stawiać przy sobie, tak? Tak, to miałem i to faktycznie... A w czym to wiozłeś, bo przy rowerze nie widzę u ciebie żadnej sakwy? Miałem sakwę tutaj na sztyce, czyli z tyłu za siodełkiem. Tutaj taką 6-litrową. Czyli taką troszkę większą i tam to wiozłem. Ponadto miałem takiego tutaj taką sakwę, jak tu ma Paweł do kierownicy i tam wiozłem tutaj jedzenie czy telefon. No. I powerbank. Powerbank to tutaj to jest najważniejsza kwestia, bo tutaj jednak nawigację, żeby zasilić, no ja mam tam taką nawigację Wahoo Element Bolt, no to ona tam na 10 godzin starcza, także to trzeba było doładowywać, no żeby znać tutaj trasę. Powerbanki też wysyłałeś sobie w jednego powerbanka 10 tysięcy miałem, a jednego 10 tysięcy miałem przy sobie i muszę powiedzieć, że tak na styk tutaj rozładowałem je, także dojechałem tutaj na oparach energii elektrycznej.
A lampki i tak dalej też ładowałeś, licznik i te inne sprawy przy rowerze musiałeś ładować? Jedna lampka, którą miałem nadawaną tutaj po tutaj rozładowaniu, no niestety, ale uległa awarii i faktycznie nie mogłem jej ładować, ale miałem tutaj taką latarkę na akumulatory, takie 18650, to są takie większe akumulatory, miałem 3 i mi tutaj starczyły, a tylną lampkę tutaj kupiłem przed startem, niesprawdzoną, gdzie tak się nie powinno robić, ale ludzie polecali, że tania i dobra i faktycznie wsadziłem 2 paluszki i światło dosyć mocne i mi na cały wyjazd tutaj, a praktycznie jej nie wyłączałem, to znaczy chodziła dzień i noc i starczyło, także jestem bardzo z niej zadowolony, polecam, firma Kataj. Szukamy sponsora do rowerowe, także zachęcamy firmę Kataj. Już padło. Paweł, ty jeszcze nie wspominałeś, co miałeś ze sobą i czego byś nie zabrał tym razem? Też no, teraz można by było na drugi raz wziąć o połowę rzeczy, tak jak kolega mówił. Aby tak, też prąd, który Paweł potrzebny, też tak, był potrzebny, więc no tak, żeby ograniczyć jak najmniej właśnie. A wy mieliście możliwość też zrobienia takiego przepaku, czy zostawienia czegoś w samochodzie, nie, bo jechaliście pętlę generalnie, tak? Więc odwiedziliście chyba ten punkt, z którego startowaliście. Nie. Nie było takiego. Trzeba było dojechać może tam z 2-3 km. Jakoś tak było, żeby dojechać do punktu startu, no zostawić ewentualnie i jechać. No ale wtedy akurat jak byliśmy w Toruniu, no to mieliśmy założenie, że dojedziemy do noclegu. Więc praktycznie cisnęliśmy i zajechaliśmy o godzinie. Której? 12, przed 12. No, i nie wysyłaliście nic sobie do miejsc noclegowych, żeby zostało. No w sumie aby był jeden punkt, nie? Bo przez Toruń przejeżdżaliśmy raz, więc no, można było do tego samochodu dojechać, ale nie było sensu, można tak powiedzieć, nie? No tak, nie było czasu. No też czasu i nie było w sumie co, no. Gorzej by było, jakbyśmy dojechali do samochodu i powiedzieli, byśmy jedziemy do domu. Dalej. A no tak, samochód to było coś, co was zachęciło. No. To nas zatrzymało. A Michał, mam jeszcze jedno pytanie na się tych przepaków. A co się stało, jeżeli nie zabrałeś swojej paczki z tego punktu? Nie, tam zostawiałeś tą paczkę i ta paczka trafiała na metę. Z mety już ją zabierałeś. Z mety tutaj, tak. Czyli nie było obawy, że jeżeli zostawiłeś kurtkę, nie zabrałeś jej z punktu, to przepadała? Nie, tutaj takiej sytuacji. Organizator zapewniał transport tych rzeczy to na metę. A sprzęt do naprawy rowerów, mieliście coś ze sobą, czy liczyliście bardziej na pomoc organizatora w razie jakiejś awarii? Nie, no myślę, że to jest tutaj, to mieć podstawowy sprzęt, czyli pompkę, dętkę, łyżki do opon i jakiś taki multitool, który zawiera w sobie klucze tutaj imbusowe, to podstawa, dużo miejsca nie zajmuje, a 80% tutaj takich napraw, które się mogą zdarzyć, tym możesz... Można zrobić. Paweł, ty jako nasz technik, to pewnie miałeś trochę narzędzi ze sobą. Było. W sumie cały rower było trzeba naprawić, więc jak to zawsze się wiezie. Warsztat, nie? Mobilny. A mieliście potrzebę skorzystania z tego sprzętu do naprawy? Coś wam się wydarzyło? Nie, jakieś awarie? Nie. W sensie, aby wtedy byłaby możliwość ewentualnie przeczyszczenia, nasmarowania roweru, jeżeli by był ten punkt, który wcześniej miał być. No to aby dlatego mieliśmy się zatrzymać w tym punkcie, ale tak to nie było potrzeby, bo akurat bez żadnych usterek dojechaliśmy do końca, więc... No tak po trasie nie, tam widać było, że wymieniali dętki, no, czy coś robili, tak, na szczęście no, różne, nas no, nie dotkło to. Tak, nawierzchnie różne były, więc... A wy mieliście opony, dętki, łańcuchy przed startem, czy...? Nie. Wszystko na tym, co tak jechaliśmy, tak przed, tak... W trakcie było wszystko. Dojechaliśmy. A sam rower jakoś specjalnie szykowaliście do tego wyjazdu? Specjalnie pod Robinsonadę, czy po prostu tak jak jeździcie na co dzień, tak zostało? U mnie tak zostało przynajmniej. Też tak samo, nie. Tak jak mówię, jeżdżę przed, nic, jeżeli zauważyłem, bo zrobiłem przegląd roweru, jeżeli zauważyłem coś tam, że byłoby podejrzane, bym zauważył, no to bym wymienił, ale jednak na bieżąco jest wymieniane, więc nic nie przydarzyło się. Michał, u ciebie poza lampką coś się wydarzyło? Był potrzebny ten zestaw do naprawy? Znaczy, pewnie jakbym się zdecydował, to byłby potrzebny, bo miałem problem z przerzutką przednią, ale zaczął się tutaj już w takim terenie górzystym, właśnie tam w podkarpackim.
zaczęły się terony górzyste, także stwierdziłem, że i tak nie mam siły tyle, żeby rzucać na ten większy blat. Dojadę na małym. I nic już nie grzebałem, tylko jechałem, bo czasem można więcej popsuć niż skoro jeszcze działało, to trzeba dojechać. To trzeba dojechać i nie kombinować. A rower teraz, jak mówisz, że popsuła się przerzutka, nadaje się dalej do jazdy, to czy nadaje, to po prostu kwestia regulacji. I to, co rozmawialiśmy przed, że zrozumiałem w czasie tego tutaj tej eskapady, po co ludziom są przerzutki elektroniczne. Bo w rowerach szosowych, takich nowoczesnych czy drogich, to tutaj, czy ten peleton zawodowy, to ma te klamtą manetki elektroniczne, czyli sygnałem radiowym podawany jest z tyłu na przerzutkę sygnał, żeby zmienić, tam jest silnik. Czyli zero kabla. Zero kabla, tylko wszystko elektronika. Więc no, trochę według mnie myślałem, że to przerost formy nad treścią, no bo po co, skoro jeżeli masz dobrze wyregulowane przerzutki, działają tutaj bezawaryjnie i super. No jednak linka co jakiś czas się faktycznie rozregulowuje, wyciąga, czy może się nawet zerwać, a takie przerzutki elektroniczne mają bardzo dużą skuteczność, że zawsze, no 99,999%, że on wrzuci tą przerzutkę, ale najważniejsza sprawa, którą właśnie tu zrozumiałem, to, że one bardzo leciutko działają. Czyli one działają no, tak jak przycisk tutaj, nie wiem, w starym telefonie, w Nokii, czyli naciśniesz i masz. A jednak te przerzutki, które są na linkę, to już na tych tutaj, na 900 km, tutaj wjeżdżasz pod górę, to no, ciężko chodzą, a tych sił ci ubywa i naprawdę miałem problem, żeby obsłużyć tutaj tą prawą problem. No, o tym myślałem i o tym czułem, że jest to jakieś... Ręce bolały, tutaj jest to jakieś utrudnienie, żeby to, ten bieg, czy tą przerzutkę robić. Także tu zrozumiałem, że aha, to jest po to. Czyli warto zainwestować kilka tysięcy? Warto, no, to są bardzo drogie rzeczy, ale faktycznie ta czołówka, która jedzie w takich wyścigach, czy takich europejskich, to wszyscy mają tutaj takie przerzutki i po to to jest. Myślę, że po to to jest. To nie jest jakaś fanaberia, że wszystko musi być elektroniczne, to i zrobimy przerzutki, tylko logika w tym jest. A przynajmniej tą logikę odkryłem. A poza bolącymi rękoma, Achillesem, jakieś jeszcze kontuzje, coś cię jeszcze bolało? Nie, no oczywiście tutaj kolana tutaj, ale tu byłem zdziwiony, bo ani mnie tutaj plecy nie bolały, ani tutaj kręgosłup, ani kark od ciągłego tutaj, tę głowę jednak jak siedzi na rowerze szosowym, tutaj ma się tutaj w dole, nie, tutaj to wszystko było ok, ale dłonie tutaj i nogi czuję do tej pory, no ale... Basen, Voltaren i... Jawe. No. A chłopacy, jak było u was, kontuzje pojawiły się po drodze, zakwasy po... Paweł, wiem, co cię bolało, bo wspomniałeś o tym wiele razy, ale proszę nie mów tego na głos. lub użyj innych słów. Jakieś kontuzje? To tam, no zakwasy wiadomo, to są. Tutaj od tego schylania do rowera też tutaj kark właśnie bolał wyjątkowo, gdzie no, nie wyjątkowo po takiej trasie, no to wcale się nie dziwię. Ale już jeden masaż, drugi masaż, no i przeszło, także... A nogi nie bolały was za bardzo? No, trochę było na wieczór, jak się cały czas jechało, to nie bolało. Zaś zatrzymuje się, no to jednak odczuwasz, że jednak był ten mały ból, ale rano wstawałeś i jechałeś dalej, nie? Jednak o tym wspomnę. Paweł, ty mówiłeś, że najbardziej bolało cię okolice siodełka, tak. Żeby nie powiedzieć źle. Długo trwał ból? Długo nie mogłeś usiąść na rower? No, po tygodniu wsiadam na rower. Czyli aż tydzień trzeba odpoczywać później. Tak, jednak. Ale żadnych uszkodzeń, nic nie było? No, nie było. Nie było tak źle. A macie dalej ochotę brać udział w tego typu wyścigach? Dalej chcecie rozwijać tam swoją pasję w tym kierunku? Czy, Paweł, dzwoniłeś do mnie, jak ukończyłeś Robinsonadę i mówiłeś, że nigdy więcej. No, była taka myśl, była, ale zaś jak na drugi dzień po przespanej nocy, znaczy po przespaniu paru godzin nocy, no to przemyślałem i tak można powiedzieć, czemu nie można dalej jechać gdzieś następne wyzwania. Tak, za 2 lata Bałtyk Bieszczady. Tak, to jest moje następne założenie, no ale jak tu już kolega wcześniej mówił, że przyszły rok jednak nie ma następnej edycji, nie? Co jest to 2 lata, więc... No to zobaczymy, może tą Robinsonadę jeszcze raz.
Ale no to już na pewno rower inny wtedy tak pójdzie. Tak, jak już to może krótszą spróbujemy, nie? Przez ale pół. Chcecie zainwestować, rozumiem, w nowe rowery, więcej treningów, czy to, co robicie teraz, wystarczyło wam? Znaczy treningi jako jazdy, myślę, że mi, dla mnie starczy, no aby, żeby sprzęt rower, jak już by musiał być inny, to tak. Bo na pewno mniej siły stracisz na lepszym sprzęcie niż tutaj, nie? Bo to nie jest typowo dostosowany rower do takich terenów, co my tam jechaliśmy, nie? A dużo w ogóle trenowaliście, żeby się przygotować do Robinsonowy? No ja głównie po asfaltowych drogach szosowych, więc... A to ile kilometrów w tym roku na przykład zrobiliście przed Robinsonową, przed tą 500-ką? Macie takie dane? Jakoś... Nie, ja nie mam. Bardzo mała ilość. To skąd chęć, skąd siła w ogóle, żeby pokonać taką trasę? Lubię wyzwania. Jest to motywacja. Michał, a ty? Dużo treningów? Wiem, że na pewno musiałeś pokonać jakąś 500-kę, czyli coś tam... No, to w tym roku. Nie, no tutaj 4000 kilometrów tutaj, także myślę, że to nie jest duża tutaj ilość. Tam według strony przejechałem. A jeszcze ostatnie w sumie moje pytanie i oddam Państwu mikrofon, który ma Maciej. Mieliście jakiś plan, jakąś dietę, zero alkoholu na przykład, zero słodyczy przed wyjazdem, czy raczej nie patrzyliście na tego typu rzeczy? Ja tam nie patrzyłem na takie rzeczy. Też nie. Czy ja przez miesiąc nie piłem kawy, może błyskawą, że nie piłem, ale na pewno dosyć mocno ograniczyłem, tak żeby tutaj zgodnie z radami tych, co kilka takich maratonów przyjechali, że jeżeli się odstawi tą kawę, to później po wypiciu tutaj, czy po korzystaniu z kawy w dzień wyścigu, to jednak dużo lepiej działa i jednak to tutaj jej efekt taki pobudzający jest dużo mocniejszy. I było tak faktycznie? Pewnie tak było, pewnie tak było. No ciężko mi tak tutaj to stwierdzić, ale nie miałem potrzeby dużego snu tutaj, także... A dużo kawy po drodze było w ogóle, czy tak starałeś się... O kawę tak, potrafi przejść wydaje, człowieka, wydaje mi się, że dużo kawy piłem. Tam jakiś punkcie, jeżeli było stoisko jakieś tutaj, czy kawa, to korzystałem i piłem, także... Ja jednak mam jeszcze jedno pytanie, bo chłopacy wiem, że mieliście noclegi, a ty jak miałeś z noclegami? Miałeś noclegi, w ogóle dużo przespałeś w trakcie całego wyścigu? Wiem, że uczestnicy tego typu ultramaratonów bardzo mało śpią. No, bo to jest jednak jakiś rodzaj wyścigu i ten limit, który jest przewidziany, to dużego ponadu manewru nie daje. Na każdym punkcie, znaczy na kilku punktach, a te punkty raczej organizowane są przez miasta. Na przykład na Kołnat, Notecią, Piła, Łowicz, czy tam tutaj później było Starachowice, czy Sandomierz. To jest organizowane albo w szkołach, albo w jakichś domach kultury. Także jak szkoły były, to w Łowiczu właśnie tutaj, tam miałem zaplanowane, żeby odpocząć chwilę. To na sali gimnastycznej takie materace gimnastyczne były porozkładane, kilkanaście, kilkadziesiąt. I tam można było tutaj się położyć. No jednak tutaj tu zrobiłem błąd, bo dojechałem tam około godziny 10 do tego Łowicza. Wziąłem prysznic a ta hala dobrze oświetlona, bo tak jak to hala, dużo tutaj, znaczy nie było ciemno, tylko były okna i jednak tutaj to światło słoneczne to tak trochę zachęca do snu, także może nie zasnąłem, ale oko zmrużyłem i w sumie spędziłem tam w sumie z jedzeniem i z prysznicem na tym Łowiczu najwięcej czasu, bo 2 godziny tam odsapnąłem w połowie. A łącznie teraz, ile miałeś odpoczynku? Łącznie miałem postojów, gdzie jadłem, gdzie ten 9 godzin. No właśnie zrobiłem błąd, że sobie w Sandomierzu nie jakoś na chwilę się nie położyłem, bo jak wjechaliśmy tutaj w Bieczy, to jest już miasto tutaj takie przed Bieszczadami, no to taka była górka dosyć tutaj stroma i długa, bo tam tutaj 10 km pewnie 7 nachylenia, 6%, to jak to przejechałem i zjechałem, to pierwszy sklep tutaj wiejski, który spotkałem, na ławce 18 minut sobie ustawiłem na zegarku alarm, położyłem się na ławce i odpłynąłem, ale faktycznie podziałało, bo no, tam dobrze się czułem, trochę tutaj jednak nawet bardzo krótka drzemka bardzo pozytywnie na mnie podziałała. No. Chłopaki, u was ile było odpoczynku łącznie? Mieliście w sumie te same przystanki, więc czas... Około 10 godzin w nocy, bo od 12 gdzieś do 6.
No, o 12 zanim dojechaliśmy, poszliśmy spać, to pewnie była pierwsza. No około 10 godzin w sumie te dwie nocki spali było, nie? Czyli niedługo. Wystarczyło? Wystarczyło. A byście teraz, jadąc jeszcze raz, byście zmienili, to na przykład mniej godzin spędzili na odpoczynku, więcej? No przede wszystkim na pewno, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że nie planowalibyśmy wcześniej przed wyjazdem, tylko tak jak nam już tam inni koledzy podpowiadali, że o południe wsiadasz, wiesz gdzie dojedziesz, szukasz noclegu, jeżeli nocleg, no chyba, że pójdziesz tak, że jednak bez spania, albo na jakimś przystanku godzinę, dwie się zdrzemniesz, jedziesz dalej, chyba, że tą wersję weźmiesz, nie? Ale podpowiadali, że właśnie południe, gdzie dojedziesz, bo będziesz wiedział gdzie i szybko łatwisz na szybko nocleg, jak już, nie? No i parę godzin zawsze no, zregeneruje się organizm i inaczej na drugi dzień patrzysz, nie? No, w zeszłym roku łatwiej na przykład tam, co spotykaliśmy po drodze, to mówili, że mieli jakiś mały tam namiocik, że tylko się wsunęli kimonko i jechali dalej, także no, nic tam nie planowali, jechali po prostu na żywioł. W zeszłym roku chyba tak bardzo nie padało, to nie padało łatwiej, więc może było chyba... A teraz w sobotę, jak jechaliśmy w sobotę, by miał ktoś tak rozłożony, to raczej by się wykąpał od razu. No tak, od razu był basem. Tak. Pytań swoich nie wyczerpałem, za to czas, jaki chciałem zadawać wam pytania już tak, dlatego teraz chciałem oddać wam mikrofon. Maciej, jak masz w ręku, może zaczniesz, chyba że chciałby zadać chłopakom pytanie. Nie trudne. Prosimy nie matematycznie. Ja mam pytanie, jaki był, tak oczywiście proporcjonalnie, parytet kobiet do mężczyzn w tych wyścigach? Tutaj, no ja patrzyłem właśnie wcześniej, przed wyjazdem jeszcze, to na 300 chyba 50 osób było 35 kobiet. Na tej krótszej i dłuższej trasie, łącznie. Nie? Łącznie, tak, tak. Z tym, że na pewno nie wszyscy się wstawili. Nie no może, wstawili, tak było, bo tam było na internecie, na stronie. Grupy były startowe, tam co 5 minut były starty, czy co? Tak, co 5 minut. Co 5 minut startowały drużyny, no to po 15 osób w drużynie było. Ale na przykład u nas było 11, więc każda była już pomniejszona, także... Tak. No łącznie 233 osoby się stawiły. To 100 mniej. A u ciebie? No, nie jestem w stanie sprawdzać tego, ale pewnie tutaj podobnie, ale bardzo uważam, że bardzo dobrze tutaj były przygotowane i tak jak te kobiety, które mi mijały, bo nawet wyprzedzały dosyć sporo tutaj, to super, byłem pod wrażeniem. No. Osiągów. Tak. Następne pytanie? O. Do obydwóch grup, jakbym powiedział. Czy spotkaliście hulajnogi albo jakieś inne wynalazki, o tak bym powiedział, na tych swoich odległościach? Trójkołowce, hulajnogi albo jakieś inne. Ale jako biorący udział? Tak, jako biorący udział. U nas był zakaz elektryków. Ale nie elektryków, mówię o hulajnodze. Wiem, że jeden człowiek w Polsce jeździ na hulajnodze. No właśnie, przez to się pytam. Słyszałem, że jest taki człowiek. Nie, u nas, ja nie widziałem przynajmniej, tutaj być może był, ale nie widziałem. Ale rok temu, w poprzedniej edycji słyszałem, że człowiek przyjechał w limicie, czyli zmieścił się i przyjechał na rowerze marki Wigry 3. Czyli tym starym tutaj tak zwanym składaku. Przejechał tam, wiadomo, że po płaskim, no to okej, ale jaką przejechał etap, te górskie, te naprawdę tutaj, a ja uważam, że były podobne takie trzy dosyć mocne, jak on to przejechał, to na pewno wielki szacunek i wiele osób tam faktycznie też to wyrażało się w samych superlatywach, że to duży wyczyn. Także Wigry 3, dobrze przygotowane, też mogą. Okej, bo ty, Michał, powiedziałeś, że przejechałeś Pyra Traila. Czyli ten poznański, Pyra Traila. Kurnicki. Kurnicki, maraton turystyczny, tak. No. Tak. To powiedz mi, czy te obydwa zaliczane były, czy tylko jeden na przykład, że 500 ci zaliczyli? 500, tak, bo to musiał być maraton, który ma co najmniej 500 kilometrów ukończony w limicie określonym przez organizatora. Kolejne pytanie?
Ja mam pytanie, jakbyście jechali następnym razem te swoje rajdy, jak zaplanowalibyście przejazdy, czy w ogóle ile dziennie, ile kilometrów, jaki podział, jakie noclegi, czyli te wnioski, jakie wyciągacie na przyszłość, jakby ewentualnie ten udział was wyglądał. I tutaj w tym sfinałyście pan Mostrzyki i w tym rajdzie Renesanana. Myślę, że... Ja może zacznij ty od... Że każde takie doświadczenie jakieś wnosi nowe te elementy i naukę. No ja na pewno tutaj szukam nowego roweru, trochę bardziej taką geometrię endurance, czyli takie faktycznie rowery na dłuższe wjazdy, żeby tutaj jednak ta postawa trochę była bardziej wyższa, bo to mi trochę przeszkadzało tutaj, zwłaszcza na dłonie. I tak samo człowiek cały czas się uczy, że jednak coraz mniej tych rzeczy. Jednak człowiek to jest taka istota, że dużo człowiekowi nie potrzeba i żeby był ten komfort termiczny i tyle. Także dalej bym tutaj eliminował na przykład z tych przypaków te dodatkowe dętki czy coś, bo to niepotrzebnie tutaj było brane, nie zużyłem. A nocleg byłby wtedy czy nie? Tak, tutaj, znaczy nocleg. Może nie nocleg, ale odpoczynek, ale raczej bym planował tutaj, na pewno będę planował i tak zrobię, jeżeli tutaj wszystko zdrowie pozwoli i tam jakoś uda mi się wystartować, to że bliżej jednak tutaj tych Bieszczad, bo to jest najtrudniejszy odcinek na końcu, czyli już na zmęczeniu, to jednak tutaj przed tym, tam bym sobie zaplanował postój, a tego nie zrobiłem, tylko na siłę próbowałem jechać, co tutaj później mi się odbiło czkawką, także tutaj ten odpoczynek bardziej bym zaplanował w ten sposób. No. I oczywiście tak jak tutaj już doświadczyłem za każdym razem, jak z takim czymś startowałem, czyli na początku za duże tempo. Jednak ludzie są napaleni, pełni energii, no i przez pierwszą setkę utrzymywać 34 na godzinę średnią, to trochę uważam, że przesada, ale jak się jedzie w takim małym peletonie, czyli 5 osób i każdy jest na zmianie, to może się wydawać, że to jest dużo 34. Ale jeżeli tutaj przez 5 km człowiek przez 1 km tylko pracuje, a później jedzie w środku, to jednak tutaj ten pęd powietrza jest mniejszy i tej energii dużo mniej traci, także to nie jest jakiś wielki wyczyn, ale jednak tutaj tą energię, jak się jedzie tak 150 km, to traci później tutaj skutki tego są dalej. Także za każdym razem mówię sobie spokojnie, rusz, jedź swoim tempem, nie ścigaj się z nikim. Ale za każdym razem ta adrenalina, ci ludzie, to wszystko tak buzuje, że gdzieś o tym człowiek zapomina i się puszcza. Bo skoro tak szybko jadą, to jedna grupka minie, trzymam się, jeszcze jedna grupka minęła, trzymam się. Druga już tutaj czuję, jak będzie jechać trzecia, to dołączę. No i tak się stało, dołączyłem i ten. Także spokój. A robimy sobie nadal 2 dni, 3 dni? Czy w ogóle bez noclegu? Jak widzicie to? Na pewno nocleg, ale nie planowany do przodu. Tylko w dzień na przykład tyle i tyle kilometrów, w południe, tak jak tutaj Paweł mówił, że w południe się przejedzie tyle, no to o coś można pomyśleć, że wieczorem będziemy tu i tu, to można coś pomyśleć o noclegu. Ale nie tak, żeby 2 czy ty tam miesiąc do przodu planować, bo różnie to bywa. No tak. Tym bardziej tak jak szosa, no to coś innego mi się wydaje. Chociaż różnie bywa, a jak tutaj tereny były takie piaszczyste, no to wyszło jak wyszło oczywiście, tak? No nie wiedziałeś, co cię czeka za zakrętem, nie? Tu las, długi las, a za chwilę coś innego, piasek. Także znaczy jakby to padało dosyć mocno, to by ta trasa była inna i być może trochę nawet powiem płaszczy, szczerze, że tak? Po sobocie, co popadało, bo się gorzej jechało niż po tym piasek drzwi się po prostu zaklejał, nie? Cała kaseta, wszystko się zaklejała, nie? Jeszcze gorzej, także... Jeszcze gorzej właśnie. Jeszcze gorzej. Jak był suchy piasek, przeleciał przez ten łańcuch, przez to i było spokojnie. Ale jednak jest pływanie, tak? Bo to na piasku tutaj jest takie... A powiedzcie mi, bo Bałtyk Bieszczady teraz jest cały czas ta sama, delikatnie modyfikowana od momentu, kiedy powstał sam maraton. A jak jest z Robinsonadą? Co roku jest ta sama trasa, czy zmieniają coś? Zmieniają i kilometry zmieniają też, nie? Jakoś, tak. Nie. I, no i błąd też trochę był, bo właśnie ostatecznie trasa
Robinsonady wyszła tam parę dni dopiero przed startem, nie? Tak, w poniedziałek, a w sobotę nie było szansy jej objechać. Nie było szansy objechać, czy tam sobie ogólnie zobaczyć na satelicie chociaż nawet, nie? Także no... Żywioł, po prostu żywioł. Bo z tego co wiem od Pawła, to organizacyjnie też był tam chyba mały błąd, bo zapisywaliście się na 500 km, tak. A w poniedziałek przed startem dostaliście gotowe GPX-y i wyszło 573 km. Tak, to tak. Dodatkowo było dołożone. Co roku w sumie dokładają, bo to była trzecia edycja i w sumie co roku było dokładane, nie? A to tylko się cieszyć, 73 w gratisie. W sumie wyszło tam może 600, bo jeśli dojazd do noclegu, nie, nie, coś... całość wyszło tam 583 tam, 10 aby na ten jeden nocleg, 10? Tak, dołożyliśmy. A powiedzcie mi, czy na starcie wam powiedziano, że dołożono 10 godzin, bo później z Pawłem rozmawiałem w drugi dzień? To mówię, że nie wiem, czy były jakieś protesty. W poniedziałek było dopiero. Czy były jakieś protesty i dopiero dołożono te 10 godzin? Tak. W poniedziałek było dopiero właśnie ta informacja. Przypuszczam, że dużo ludzi porezygnowało, czy tam jakieś telefony były o tym terenie i zwiększyli ten limit. Tak, tak. Też, no i za dużo komentarzy, dużo komentarzy było, gdybym wiedział, że się limit zwiększy, no godzin, no to bym nie rezygnował, bo ja pewnie po prostu stwierdziła, że nie da rady, no i do Torunia by dojechali i tam kończyli, nie? Więc, no bo my założenie mieliśmy, że 3 dni jedziemy, tak jak poniedziałek pod wieczór, a trochę później zakończyliśmy i w sumie ten nasz limit nie był potrzebny, jak to mówią, nie? No tak, ale 1/3 u was zrezygnowała, nie dojechała do końca. No tak. No. Znaczy, wy na pewno wiecie, że was też obserwowaliśmy w internecie, gdzie jesteście. I powiem wam, że patrzyłem właśnie w niedzielę, dużo osób w Toruniu już zostało. To. Pewnie gdyby wiedzieli, że ten limit został wydłużony, bo to mieliście plus minus do godziny 9 chyba we wtorek ukończyć, taki był czas chyba. Tak. A jak dołożono do wtorku wieczór, no to doszedł cały jeden po prostu dzień za świtu. No więc pewnie te osoby by nie zrezygnowały w tym Toruniu i pojechałyby właśnie jeszcze tą jedną pętelkę, bo to była taka ósemka przejeżdżając przez Toruń. No było właśnie tak. Na pewno by inaczej rozłożyli sił. To. No bo 10 godzin to dużo jeszcze czasu było, nie? Żeby... Ja w tym czasie pokażę wasze rowery, może bo obiecałem, że to zrobię. Pozwolę sobie przetransportować. Nie? Ja się chciałem spytać o maksymalną prędkość, jaką uzyskaliście i z górki, i na trasie, jaką wam się dało. Rozumiem, że na szosie było na pewno szybciej niż wy w lesie mieliście. Jaka prędkość? Z górki, prędkość średnia nam, no maksymalna, znaczy tutaj głównie średnia nam wyszła na całym dystansie około 16 do 17, nie? Bo tam miałem mapkę każdego dnia, a tak nie kontrolowałem, ile jedziemy najszybciej, ile najwolniej, ale głównie na całym, po całym dniu 16 do 17 nam średnia wyszła, nie? Po tych polnych drogach i lasach, nie? Także... Asfaltu było bardzo mało, także też nie mogliśmy jakiejś tam prędkości rozwinąć. Tym bardziej prosto było, a nie z górki, także... Z górki było w lasach albo pod górkę. Nieraz nawet i prowadzić trzeba było. Tak, tak. Po schodach trzeba było wnieść, no, także... To jest najbardziej, gdzie tu Robinsonada, gdzie rowerem, a tu trzeba po schodach wnieść do góry rower. A do hotelu, tak? Nie. Nie, na trasie. Tam na trasie był w jednym mieście. Po schodach trzeba wnieść? Tak, trzeba. Nie było nawet tego podjazdu, tylko trzeba było na podpachę wziąć i do góry. No, no więc... nie zauważyliście, że ma... A z boku tak, najlepsze, że z boku była droga, dlatego teraz, nie? O, lekki rower by się przydał bez niczego, to można sobie wnieść do góry, ale jak z pakunkami, no to no, ale mówię, było to, że z boku tam podjazd był drogą, nie? Tak. No ale jak tu po szlaku tego GPS-a trzeba było jechać, no to pokazał tak, no trzeba było... Jechać niestety. A ważyliście wasze rowery przed udziałem? Nie. Czy takie już spakowane, nie wiecie ile więcej. Ale było gdzieś. Było dużo. A powiedzcie mi, czy dowiedzieliście się podczas trasy, a jeżeli tak, to kiedy, że już pierwszy uczestnik dojechał? Bo z tego co mi wiadomo, to po niecałych 22 godzinach, w niedzielę przed czwartą już dojechał nam na metę. To kiedy się dowiedzieliście? W internecie, ale... Nie wiem, dopiero w niedzielę wieczorem. Wieczorem, chyba albo w południe, czy coś takiego tam. Pierwszy. Na postoju. Tak. I jaka reakcja wasza wtedy? Bo wy byliście
Wy byliście wtedy jeszcze koło Bydgoszczy gdzieś. No, no nasza reakcja, no, wow. Że to jest niemożliwe. No tak, bo zwycięzca no tak. Miał 21 godzin 55 minut, czyli... No niecałe 22 godziny. 40 godzin przed wami. No bo ja się przyznam, wstałem w niedzielę, mówię, popatrzę, gdzie są chłopacy, nie? Patrzę, 5 osób na mecie, a wy koło Bydgoszczy gdzieś dopiero, nie? Gdzieś koło tam 200, koło 200 kilometra. Tak, niecałe, nie? Bo my spaliśmy na 190 tak. kilometrze właśnie pierwszego dnia. Także on już był prawie na tym, na mecie, jak my zaczęliśmy pierwszy nocleg. I później cały czas po trasie mówimy, to jest niemożliwe, no. Że on to przejechał tak szybko. Zmotywowało was to, żeby wsiąść na rower i jechać szybciej, czy nie, czy nie no nawet inaczej motywacja by była, tylko że no tam nie szło pośpieszyć się, nie? Na tych piaskach, na tym, no, nie szło, że jednak szybciej nam tam coś pójdzie, nie? Więc... Czy jakieś pytania mamy z publiczności? Ja mam jeszcze jedno pytanie do Michała. Jak wyglądał trening ostatniego miesiąca przed startem? Trening. Nie pamiętam. Czy, ogólnie to tutaj jak Paweł tutaj też ma trenażer i takie systematyczne i jakieś planowe treningi praktycznie prowadziłem na trenażerze, a ostatni miesiąc to tutaj zrobiłem pewnie ze trzy takie setki, jakieś takie wyjazdy powyżej 100 kilometrów. Tak mi się wydaje. Raczej ostatni wyjazd, to tam sobie pojechałem na Pleszew. Polecam aplikację, to taka jest aplikacja i taka zabawa, że człowiek odkrywa kwadraty. I jest taka kwalifikacja, że to ma więcej kwadratów okrytych, a kwadrat ma bok tam 1,5 na 1,5 kilometra i wjechanie w taki kwadrat powoduje, że człowiek odkrywa ten kwadrat i to motywuje, żeby jeździć w rejony, w których się nie zna, nawet tu w okolicy. I tu fajne dużo okolice poznałem, bo tutaj te kwadraty odkrywałem i taką właśnie sobie wyprawę, żeby te kwadraty odkryć, pojechałem. A jak się nazywa aplikacja? Stat Hunters. No. Maciej, to pamiętam. Użyłem. I ten, i auto sobie jechałem, żeby tak, ale to, żeby to był planowy trening i taki z góry zaplanowany, to nie, takiego tutaj czegoś nie stosowałem, oprócz tego, że faktycznie zimą, tą zimę, to miałem takie plany treningowe, bo na trenażerze jest łatwiej, trenażer tutaj ci trzyma tą tutaj moc, powiedzmy, zadaną, czy czas i jednak jest łatwiej na trenażerze takie planowe i systematyczne treningi robić i uważam, to jest super sprawa i polecam. No. A po zakończeniu, kiedy wsiadłeś na rower? Tutaj Paweł powiedział, że po tygodniu był w stanie, a ty? No ja tutaj chyba na trzeci dzień z córką tutaj się na Jarocin wybrałem tutaj na taką przejażdżkę, ale żeby wsiąść na szosę i dalej jechać, do tej pory tutaj jeszcze tego nie zrobię. No, jeszcze tego nie zrobię. Planuję weekend, ale pogoda, kurde, nie zachęca do wyjazdu. No pogoda może się trochę pokrzyżować plan. Miejmy nadzieję, że nie. No, może się zmieni. Maciej, pytałeś też wcześniej przed spotkaniem o lemontkę. Mieliście jakieś zakazy sprzętowe, że nie mogliście czegoś mieć przy rowerze? Nie, takich rzeczy nie było, tylko aby tak tutaj Krzysztof wspominał, że elektryków aby nie, albo ze wspomaganiem elektrycznym nie było można, to byłaby tak, taki zakaz. Ten trójkąt, nie? Jeden taki starszy miał właśnie, taki widać, no, MTB miał, ale miał całe taką sakwę. Zabudowane to. To nawet mu na starcie sprawdzali, no. Czy tam nie jest jakiś elektryk. No, ale nie, tak to wszystko było można mieć, tylko aby, że nie elektryk i żeby nie był ze wspomaganiem elektrycznym, nie? To aby był zakaz, nie? A tak to dowolna technika wszystkiego. No, ja myślę, że ściga to się ta czołówka, tam te 10-20 osób. Oni faktycznie się ścigają tak na poważnie, że tam jest walka o każdy gram tego i o każdy tutaj cały ten wysiłek, żeby jak najlepiej czas wygrać. Ale z tym, co ja tam zostawiałem, to raczej każdy jedzie, żeby pokonać jakieś swoje słabości i ten swój cel osiągnąć, czy poprawić wynik tutaj z poprzedniego roku. I to raczej jest właśnie wyścig tutaj taki, żeby te, jednak te swoje ograniczenia jakieś pokonać i się rozwijać.
Dobrze, pozwolimy sobie na jeszcze jedno pytanie z publiczności i jeżeli jest oczywiście jedno pytanie z publiczności. Jeżeli nie ma, to ja zadam to ostatnie. Jakie macie dalsze plany na... Jest jednak? A to dalsze plany będą... Michał, pytanie, czy prościej jechać samemu, czy w grupie? I to jest właśnie, ponieważ tutaj każdy, znaczy pakiet startowy. Tutaj pakiet startowy, między innymi zawiera taką książkę wyścigów, czyli historię tego wyścigu i jakieś takie tutaj doświadczenia uczestników z poprzednich edycji. I w tej książce wyścigu właśnie wyczytałem coś, co tutaj przeczy logice, czyli wydaje się, że na rowerze lepsze wyniki osiągają ci, co jadą w grupie, tak jak powiedziałem, czyli w peletonie, czyli tracą mniej tej energii, bo zawsze na przodzie jest ktoś inny i ten z tyłu odpoczywa. To w tym wyścigu właśnie jest odwrotnie, bo najlepsze czasy i najlepszy czas to był tam 33 godziny dwa lata temu w poprzedniej edycji osiągnął człowiek, który jechał solo, bo tam są kategorie, czyli wybierasz albo jedziesz sam, albo tutaj open, czyli możesz jechać w grupie. Najlepsze wyniki osiągają ci, co jadą solo. I ja domyślam się dlaczego, znaczy domyślam się, tam chyba faktycznie było w tej książce wyścigu napisane, jeżeli się jedzie w grupie taki dystans, nie jedzie się 200 km, że w 200 km to się jedzie bez zatrzymania, tak jak na wyścigach jadą tutaj już takich kolarze profesjonalni, to się jedzie bez żadnych tutaj postojów, tylko się jedzie tutaj na maksa te 200, a maksymalnie tam Milan San Remo, powiedzmy to jest 270 km. To tu na takim odcinku 1000 km to człowiek musi się zatrzymać, a jak jedzie 6 osób, 5, to każdemu siku się chce w innym momencie. Każdemu jeść się tutaj też w innym momencie. I jeżeli jedzie 6 osób, to temu na potrzebę staje za godzinę, ten za dwie. I jeżeli każdy tutaj po tych pół godzinie, bo tak wychodzi średnio, że chce się zatrzymać, to ten czas jest marnotrawiony i dlatego tutaj w tych wyścigach, tutaj tych ultramaratonach długich, to najlepsze czasy osiągają właśnie ci, co jadą solo, bo oni nie muszą na nikogo patrzeć, na nikogo się oglądać, tylko swoje potrzeby załatwiają wtedy, kiedy muszą i tutaj osiągają te pewnie tam 20-30 minut lepsze czasy, no ale to się mówi, każdy gram liczy i każdy tutaj, to jest średnia dosyć tutaj duża i oni tutaj takie mają wyżyłowane czasy, także... Okej, okay, a powiedz mi jedno, bo mówisz, że jeździłeś już paręnaście razy. No nie, paręnaście razy. Nie, ale ja mówię kilometrów, że masz już ilość kilometrów wyjeżdżonych, to powiedz mi, czy organizm cię po tym, że już wiesz, jaki jest twój organizm i tak dalej, to czy on cię kiedyś zaskoczył na jakiejś takiej wyprawie, czy on ci powiedział stop? Zaskoczył mnie, bo pierwszy raz miałem problem, taki problem i tak tutaj naprawdę, naprawdę mnie to bolało i raczej tutaj... No w każdym razie miałem duży ból tego Achillesa, nie wiem co się stało. Na szczęście tutaj Achilles to najbardziej boli jak się zerwie. No tu na szczęście mi się nie zerwał ten Achilles, bo jakby się zerwał, to już był koniec i człowiek jest wyeliminowany na kilka miesięcy w ogóle tutaj z życia jakiegokolwiek. Ale tak mi spuchnął, naprawdę tak mi urosła i do tej pory mam takie lekkie zgrubienie, także no tu faktycznie tymi problemami pomogła jedna z uczestniczek tego wyścigu, bo miała Voltaren Max w tabletkach. I tutaj mnie poratowała, dwie tabletki takie do niej dostałem i faktycznie tutaj myślę, że jakbym takich tutaj leków przeciwbólowych nie wziął, to kurde byłoby ciężko, bo naprawdę bolał mnie strasznie. Jakąś taką pozycję na tym rowerze przyjąłem, że miałem faktycznie zgiętego tak nogę, żeby ten Achilles jak najmniej pracował i to mnie tutaj w tym moim tutaj fizyczności gdzieś ograniczyło. Dobrze, tak jak wspomniałem, było to ostatnie pytanie. Jeszcze chciałem tylko was zapytać o te wasze plany, najbliższe plany rowerowe. Wiem, że już końcówka sezonu, bo idzie jesień, zima, czyli już tak dużo rowerem się nie będzie jeździło. Ale macie jeszcze jakieś plany, jakieś wyścigi, maratony, rajdy mniejsze, większe? Jak już na przyszły rok. Przyszły rok, ten rok już raczej tam nie. Jakieś tam trasy małe to na pewno. Tak, ale coś większego, poniżej setki już. Już po nowym roku. Pominąłeś jakoś Kulnicka. 500 może jeszcze, ale to... No. Nie, ten najbliżej to wszystkim polecam, taki wyścig ten w Kurniku, bo jest... W sierpniu, tak, to było, bo to w tym sezonie
w ten weekend teraz rusza też taki tutaj dosyć fajny maraton, maraton północ-południe, czyli to jest maraton tutaj z Helu do Zakopanego, do schroniska Głodówka. To jest w innej formule zachowany maraton, bo to jest samowystarczalny, czyli organizator tylko żegna cię na mecie, i na starcie i wita na mecie, a wszystko pozostałe musi sobie zorganizować sam. I też dosyć ludzi tutaj uważa to za duże tutaj takie wyzwanie, bo też przewyższenia tam już w Tatrach, to już nie są to Tatry, przewyższenia są duże. Poza tym tutaj kilka też pasm innych górskich, bo tam się jedzie przez Góry Świętokrzyskie, przez tutaj. I to też jest ciekawe, bo za samą Gdynią, czy obok Gdyni, też są dosyć duże, czy Kaszuby, to też jest bardzo pofalowany i górzysty teren. Może nie są to wielkie tutaj jakieś góry, ale są tutaj wzniesienia jest ich dużo. Dlatego się robi duże, dosyć duże sumaryczne przewyższenie. Dlatego też dużo ludzi tam, jak jechałem, to też dużo ludzi to kończyło i wspominało to, że ciężki jest tutaj maraton i też fajnie by było takie coś zaliczyć. No ale to wszystko tutaj jednak czas. Dużo czasu zajmuje, dużo czasu logistykę i nie są tanie, tak jak mówiłem, chociaż każda złotówka jest warta, ale takie 2-3 tutaj przyjechać przygody w roku, to jest to wydatek na taką zwykłą kieszeń duży. Bo na ten sezon już wam nie życzę sukcesów, ale na przyszły jak najwięcej startów, jak najwięcej zaliczeń mety. No i co, najkrótszego czasu, tak? Państwu dziękuję za udział w naszym trzecim rowerowo na spontanie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku albo na pewno w przyszłym udadzą się kolejne. I co, brawo do naszych uczestników. Dziękuję. I do zobaczenia na naszych rajdach. Zapraszamy na rajdy rowerowe. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zorganizować coś takiego, w czym braliście udział. Będzie trzeba Macieja i Zbyszka poprosić o zrobienie fajnej trasy i robimy. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, chłopacy. Jeżeli ktoś chce, Wiktor, możesz zatrzymać nagrywanie. Jeżeli ktoś chce sobie zdjęcie, to je zrobić z chłopakami, to chodźcie na scenę.